Teraz Ewo, policzę od 1 do 3. Kiedy powiem 3, znajdziesz się w jakimś wspomnieniu lub jakimś śnie. 1, 2, 3. Powiedz mi, gdzie jesteś, co widzisz, co czujesz? Mam, to znaczy tak nakładające się dwa... Obrazy? Dwa takie obrazy. Zacznijmy od pierwszego. Wybierz któryś z nich. Pierwszy to jest scena z mojego życia sprzed kilku lat. Co się dzieje w tej scenie? Opowiedz mi, opisz mi. Jesteś obserwatorem teraz tej sceny. Co widzisz? Jak siebie widzisz? Jestem w szpitalu mojego ojca, który jest umierający. Ja już wiem, że on za chwilę umrze. I pojawia się, to jest autentyczne zdarzenie, pojawia się kobieta, taka starsza, która jakby próbuje mnie odciągnąć od niego. To rzeczywiście tak było. Bo ja czekałam, żeby lekarz przyszedł do ojca. I ona mnie objęła i tam zaczęła mi coś opowiadać o sobie, że ona przyszła do... Przyszła do jakiegoś znajomego, że ona w jakimś chórze kościelnym śpiewa i tak. A ja byłam po prostu wtedy sama. Po prostu. Opowiadaj. Byłam bezradna wobec tej sytuacji, która się rozgrywa. I tak, no ona jakby mnie wsparła, ale w pewnym momencie tak sobie uświadomiłam, bo stałam tyłem do tej sali, w której ojciec mój leżał. Słyszałam jego oddech i tak zauważyłam, że ona jakby tak spogląda na niego, żeby czy co tam się z nim dzieje, i miałam wrażenie, że ona po prostu chce mnie od niego odciągnąć, więc nie wiem, jak to się stało. W każdym razie ja skończyłam z nią tą rozmowę, odsunęłam ją i poszłam do ojca, za moment przyszedł lekarz, no i po prostu była przy jego śmierci. Także jednocześnie i będąc tam, czułam taką ulgę, że on, bo on już wcześniej tam mówił, że on nie chce być w szpitalu, że on woli umrzeć w domu, ale myśmy liczyli na to, że jeszcze, no, że wyjdzie z tej choroby. I tak jak... I umarł na twoich oczach? Tak, umarł przy mnie, ale po prostu wiedziałam, że ja, bo jak go wziąłam za rękę, to ten jego oddech się uspokoił i tak coraz wolniej, i on po prostu chciał, żeby ktoś przy nim był, kiedy będzie odchodzić. Także... A odszedł jakby takim w spokoju, bo był, z jednej strony był... Byłaś lekarz, przy nim. Bardzo dobrze. Byłaś przy nim. Wspaniale. No, ta kobieta po prostu, ona mi się wydawała wtedy... Więc wróć przed tę kobietę. Posłuchaj, odpowiadaj na moje pytania. Wróć przed tę kobietę. Spójrz jej w oczy i powiedz mi, jak widzisz jej oczy. Opowiedz mi tylko o jej oczach. To są oczy smoka. Okej. Więc masz przed sobą smoka, a teraz posłuchaj, co do ciebie wtedy mówił, kiedy na planie fizycznym rozmawiałeś z tą kobietą. Jakie dostawałaś informacje na poziomie subtelnym? Co do ciebie mówił ten smok wtedy? Posłuchaj i powiedz mi. Powiedz mi. Po prostu ból mojego ojca i mojego, a on ściągał z nas energię. Jeszcze raz, co ci obiecał? Nie, ściąga... Ściąga energię. W jaki sposób to robi? Energię. Możesz patrzeć na tę scenę z góry albo z boku, jako obserwator, tak jakbyś była reporterem i zbierała informacje. I powiedz mi, jak ściąga energię. Opisz mi to.
No ona, przytulając się do mnie, po prostu całym ciałem, jakby przeze mnie ściągała tą energię, a ten taki szybki oddech mojego ojca po prostu jakby blokował to. Zobacz na planie subtelnym, jak on ściąga energię. Ta kobieta jest tylko na jego narzędziem. Zobacz, jak on ściąga z ciebie energię, kiedy ta kobieta cię przytula. Popatrz na siebie z boku. Zobacz siebie i jego. No, całym ciałem, Całym jakby ciałem. Co ciałem, jest tak. w tobie, co mu pozwala się zbliżyć i wyciągnąć z ciebie energię? Co jest w twoim ciele, co mu na to pozwala? Nie wiem. Zobacz, jak przepływa energia z ciebie do niego. Obejrzyj No, przepływ energii. Słucham. to jest tak od poziomu tułowia w dół. Także tutaj no przede Z wszystkim tułowia. no z tułowia, tak, od Jaką poziomu energię z ciebie głowa. wyciąga? To jest Możesz jakaś czerwona dotknąć. taka, Dobrze. to jest czerwona, czerwone światło, to jest czerwono takie żółte światło. Dotknij tego czerwono-żółtego światła. Dotknij i powiedz mi, co to za częstotliwość. Nazwij ją. Co to za emocja, co to za To jest odczucie. energia życia. Życia. Więc zabiera ci energię życia. Powiedziałaś, że zabiera jednocześnie z twojego ojca. Więc zobacz teraz przepływ energetyczny między nim a twoim tatą. Jest bardzo słaby, jest tylko taki, no, no to jest resztka jakby wydobywająca się z ust. Resztka z ust. Jakiego jest To jest. koloru to, co zabiera z ust twojego taty? Takie mleczno, takie no, no, delikatne, takie przeźroczyste, mleczne. Dotknij tego mlecznego i powiedz mi, co to jest za częstotliwość. U ciebie to była energia życia, a to, co wyciąga z taty, co to za energia? Nie wiem, duszy. Zobacz teraz moment śmierci swojego taty energetycznie. Co się z nim dzieje, kiedy umiera? Powiedz mi, kiedy już jesteś tam przy nim. W momencie jego śmierci. Jak go widzisz energetycznie? No, on się uwolnił od bólu. Jest spokojny. Jest spokojny. Bo Powiedz ja mi. po prostu, ja widziałam, jak z jego ust, w momencie takim jakby takiego ostatniego oddechu jakby oddał. Taka właśnie też ulotniła się, ale to była taka jakby po prostu para się wydostała z jego ust. Tak Ale uleciało. oglądaj teraz energetycznie i powiedz mi, co się dzieje. Jego ciało spokojnie umiera, jesteś przy nim, on uwalnia się od bólu. Co dzieje się z jego częścią subtelną, Ewo? Czy też z jego duszą? Nazwijmy to tak, jak wolisz. No to jest taki strumień, tak jakby tak wzdłuż ciała, w tej chwili to, no to, tak to I widzę, co się dzieje z tym strumieniem? jak taki strumień, to nie jest światło, to jest czegoś, co jest ciemne, wydobywa się z niego. I dokąd idzie? Zobacz, jesteś w tej sali i powiedz mi, dokąd idzie. Idzie to w W górę. górę, tak pod Powiedz sufit. mi, zobacz teraz tę salę w momencie śmierci, kiedy twój tata odchodzi ze swojego ciała fizycznego. Gdzie jest ten smok? Rozejrzyj się i powiedz mi, czy w momencie śmierci gdzieś tam jest. Śmierci twojego taty. Tam w ogóle jest bardzo dużo takich, to wszystko jest takie czarne. Sufit jest czarny, wszystko jest. Jest ciemne i oblepione czymś takim
ciemnym, nieprzyjemnym. No. Okej, ale gdzie jest smok? Ja tylko widzę jego oczy. Gdzie są te oczy w momencie śmierci Jakby twojego taty? na zasłonione gdzieś są w górze, tak W górze. Dobrze. To teraz nad zobacz, sufitem, dokąd tak. poszedł twój tata, kiedy poszedł do góry. Zobacz, twoje oko mentalne przenika wszystko. Dokąd poszedł tata? No, on go pochłonął, on go jakby ściągnął ten smok. Okej, on go ściągnął. Dobrze. To jest pierwsza sytuacja, którą widziałaś i wrócimy jeszcze do niej. A teraz opisz mi ten drugi obraz. Powiedziałeś, że na początku dwa ci się nakładały. Zobacz ten drugi. Jak byłam małym dzieckiem, to często miałam taki właśnie sen. Słucham. A teraz jeszcze mam jeszcze inne zdarzenie z mojego dzieciństwa. To też Opisz mi tę drugą opisywałam. sytuację, którą widziałaś. Nie Dobrze. mieszaj niczego. Druga Dobra. sytuacja. Jest ulica w moim miasteczku. Jest taki stary budynek, zniszczony w czasie wojny. I on bardzo długo, do lat 70., nie był remontowany, więc tylko fasada jest. I ja jako dziecko idę, jest szaro, nie wiem, czy to jest wieczór, czy to jest taki świt. No w każdym razie Ile masz lat? no, jestem mała, mam dziś około 7, 7 może lat. Dobra, 6, okej. 6 lat. Słucham, i co się dzieje? Idziesz tam, i co? I się boję tamtędy przechodzić, dlatego że tam wiem, że czekają na mnie takie dwa paskudne gargulce. Dobrze, to idźmy do tego momentu, kiedy ty jako mała dziewczynka po raz pierwszy widziałaś tam te gargulce. Idziemy do tego dokładnie momentu. Ile masz lat, kiedy po raz pierwszy je tam widziałaś? Nie wiem, bo to jest po prostu sen i ja widzę te gargulce i się boję się ich. Wiem, że one na mnie czekają. Ja się wtedy budzę i nie wiem, co się. To się urywa i taki sen miałam kilkakrotnie. Dobra, to wracamy do teraźniejszości, do dzisiaj, do tu i teraz. Zobacz siebie dzisiaj i powiedz mi, Ewo, jak siebie dzisiaj widzisz. Tak jakbyś patrzyła stojąc naprzeciwko siebie. Jak siebie widzisz? No i te gargulce są w moich płucach. Są w płucach. Dobrze, Ewo, brawo, odkryłaś. Czy były w płucach? Były w Dzisiaj. płucach, bo ja tak, Dzisiaj. Patrz na bo siebie ja dzisiaj. były w moich płucach. Ale czy są? Ja chcę dzisiejszy obraz. Chcę wiedzieć, jak siebie widzisz teraz. No, są ślady po tych gargulcach. Co masz w płucach? Jakieś otwory. Amfory? Dobrze usłyszałam? Otwory. Otwory, takie miejsca, w których one były zagnieżdżone, ich już tam nie ma, ale zostały no dziury, no. Dobra, zaraz to sprawdzimy. Spójrz na siebie od głowy i będziemy jechać od głowy w dół. Jak widzisz swoją głowę? A widzisz tak, jakbyś miała rentgen w oczach. Przezierasz przez siebie i powiedz mi, jak widzisz swoją głowę. Powiedz mi, czy widzisz siebie w tym wieku, w którym jesteś teraz? Może widzisz siebie młodsza, może starsza na tamtym planie? Jak widzisz swoją twarz? Jakoś nie, właśnie nie mogę się skupić, coś mnie rozprasza. Zobacz, co cię rozprasza. No widzę siebie jakby taką całą przesuniętą czerwonym światłem. Gdzie jest epicentrum tego światła? Skąd on wychodzi? Znajdź źródło. W gardle. Co jest w gardle? W gardle. Co jest w gardle? Nie wiem, co to jest w To gardle. włóż No tam coś swoje po prostu. energetyczne ręce. Włóż do gardła i wymacaj, co masz w gardle. Co emituje to czerwone światło, które cię rozprasza? To jest jakaś kostka, kula, Kostka. nie wiem. Sprawdź. Taka tuleja. Ewo, odkoduj tę kostkę. Co ci robi w życiu ta kostka, w twoim istnieniu? Nie wiem, no ona mnie po prostu blokuje i od niej idą takie
takie nitki, Mhm. no cienkie, cienkie jakieś takie połączenia. To wygląda jak Dokąd idą? taka, no, no wszędzie idą, idą w stronę głowy i właśnie ten dzisiejszy jakby ból to chyba stąd pochodzi. A, okej. Okay. Dobrze, więc No, w gardle masz kostkę, do która cię czoła. blokuje. Już o tym wiesz, a jak już I coś po wiesz, prostu, to możesz podjąć jak decyzję. mówię, no to aż mam takie po prostu dreszcze w tej chwili. Dobra, dreszcze są dobre. Okej, okay, kostka w gardle. Zjeżdżamy niżej. Teraz włóż te ręce w te dziury. Obmacaj, co tam jest. No to są jakieś takie połączenia i teraz pojawia mi się to, ta moja właśnie pierś, która no też jest właśnie tam, jest kolejne takie epicentrum. I takie no wiszące, rozchodzące się kanały, które mają gdzieś dalej dotrzeć, jakby no, całą mnie jakby omotać, prawda? Dotknij tego epicentrum Oplątać. i odkoduj to. Do czego to służy w tobie? Co z tobą No, robiło? do wytwarzania bólu, do paraliżu takiego ograniczającego moje działanie, Okej, okay, brawo. do takiej bezwolności. Dobra. Wspaniale, odkrywasz to. Jedziemy niżej. Sprawdź swój splot słoneczny. A to jest jeszcze wcześniej, jeszcze jest, jak jest tutaj żołądek, przełyk, jest przepuklina, no i tam jest też. Słucham, co tam masz? Tam to po prostu jest jakiś kamień. Kamień, Tak, dobrze, jakiś dotknij taki, tego no. kamienia. Wszystkiego dotykamy, wszystko obmacujemy. No. No tam to jest, nie wiem, to jest strasznie długo. To, tam jest chyba jakby początek i źródło tych innych. To jest punkt, jak to nazwać, miejsce zarządzania, może Centralne. tak powiem. Okej. Centralne, centrum. Dobrze. I powiedz mi, co ci ten kamień robi. Przełóż to na swoje życie i powiedz mi, co ci ten kamień w tobie robi w twoim życiu. No, blokuje mnie od wszystkiego, wywołuje ból, różnego rodzaju schorzenia i widzę, że tym steruje właśnie ten smok stojący przy jakiejś konsoli, to on mi to zamontował. To teraz odczytaj, w jaki sposób tobą steruje, czego od ciebie chce, co masz produkować, jak masz się zachowywać. Po prostu odkoduj tę No, centralkę, którą steruje. ja należę do niego I co masz mu dawać w ale związku z tym, że należy do niego? mam po prostu wykonywać jego jakby polecenia. I Mam jakie jest jego główne polecenie na to życie, Ewo? Czego od ciebie no chcę? jestem jego narzędziem. Jestem jego narzędziem. Mam mu dostarczać różnego rodzaju informacji, no i produkować dla niego energię. Jaką energię masz produkować? No tą właśnie taką czerwoną, energię siły, bo ja już teraz no to widzę tak, że on po prostu tą moją energię siły, witalności jakby zabiera. No. Dobra, Ma taki świetnie. długi pazur i tym pazurem sobie tak stuka w klawiaturę, żeby było Zaraz niech se przyciski. stuka. Im bardziej jesteś świadoma, tym więcej on będzie stukał, a mniej będzie uzyskiwał. Brawo, Ewo. Ok, jest kamień, jest to centrum dowodzenia, zjeżdżamy niżej. Ech.
No i zamontował to w takich miejscach. A, jeszcze coś mam na plecach. Słucham. Coś, co mnie swędzi, ale to nie jest aktywne. A pomimo Tak tego trochę. sprawdź. Wszystko sprawdzamy. Co masz na plecach? No i to jest w razie W, czyli taki bufor dla niego, że jakby inne już nie Zawiodły? wiem, zawiodą, to jeszcze jest to właśnie na plecach. I co macie to zrobić? To No stamtąd zabezpieczenie? też będzie, dla niego to jest zabezpieczenie, że stamtąd będzie czerpał moją siłę i energię. A co ci ten bezpiecznik robi na co dzień w życiu? Pomimo tego, że jest nieaktywny, to go jednak masz w sobie, więc zobacz, co ci robi. Ja go czuję, bo on mnie swędzi, on mi przeszkadza. A, Wiem, że widzisz, coś tam jest. dokucza. Nawet jak jest No. nieaktywny, to dokucza. A to jest zawsze na rękę tym bytom. Okej, fantastycznie, Ewo. To zjeżdżamy niżej. Powiedz mi, co jeszcze widzisz w sobie. No coś na poziomie żył. Na poziomie żył, ale to gdzieś właśnie w okolicach narządów jakby rodnych, to jest już w tej chwili nieaktywne, ale to się no właśnie gdzieś coś w którejś jakiejś takiej po lewej stronie żyle, bo w ogóle to jak odliczałaś, to ta moja lewa strona właśnie, ja ją teraz tak widzę, ona jest jakby taka ciemniejsza. Zobacz, dlaczego dotknij. Dotknij tego, co uważasz za ciemniejsze i powiedz mi, co to jest. No to jest wszystko, czyli ta jakby ta lewa strona jest jakby taka w tej chwili jest uaktywniona i jakby on na razie tylko ściągał tą energię i ona już jest wyeksploatowana. O, ja bym to tak powiedziała, że ona już jest na tyle wyeksploatowana, że zaczyna uruchamiać prawą stronę, gdzie są jakieś tam podłączenia, prawda? Okej. No Dlatego bo ten widzę, że kontrapost, z lewej dlatego strony się. stoisz krzywo? Chyba tak. Sprawdź swoje biodra. Tak, bo tam Sprawdź bardzo dokładnie swoje właśnie. narządy płciowe. Tam jest dużo takich różnych punkcików. Słucham, dotknij jednego z Różnych. nich i powiedz mi, co to jest. Podłączeń, po prostu podłączeń. Takie, no jak się internet na przykład podłącza do sieci, prawda? Gniazdka, tak? Takie gniazdka. Takie gniazdka, tak. To Takie są teraz gniazdka. odpowiedz mi, No. dlaczego akurat w tej partii twojego ciała tych gniazdek jest najwięcej? I znasz odpowiedź. Ty już wiesz. Dlaczego akurat tam? No tak, no, żebym się za bardzo nie ruszała, żebym za bardzo nie była aktywna, żebym jakby nie czerpała radości z życia i z tego, co mogę, bo mam bardzo dużo jakby. Bardzo dużo. Bo masz bardzo dużo, wszystkiego Mamy. masz bardzo dużo. Mam ogromny potencjał. No oczywiście, oczywiście, kochanie, że masz. I dzisiaj po niego wracasz. Wspaniale. To sprawdźmy jeszcze tylko nogi i ręce. No i też właśnie takie są podłączenia na palcach. Zobacz, co ci to robi w życiu. Dopodotykaj sobie, odkoduj. Powiedz mi, jak te podłączenia na palcach działają w Ja to twoim po życiu. prostu sama podłączałam, bo to w ogóle ignorowałam i różnymi tam sposobami próbowałam to wyleczyć, także tego już nie ma, ale są takie, no, są ślady, że to było. A kiedy było, to co ci robiło? No to po prostu bolało mnie, nie mogłam nic odczuwać w Rozumiem. rękach, Okej. leciały mi przedmioty, wypadały Ale mi. poradziłaś sobie. Brawo, brawo, brawo. Tak, w palcach u nóg miałam coś takiego, że no teraz już w tej chwili też tego jakby nie ma. Ślady są takie, że no paznokcie są słabsze, ale na przykład się wiecznie zahaczałam. Tego też nie mam już. No. No i jeszcze coś jest w tych żyłach. No i. To włóż swoje energetyczne ręce do swoich żył. Tam możesz wszystko. Zobacz, co jest Gdzieś w tutaj. żyłach.
okolicach jajników, gdzieś tutaj, gdzie jakaś przechodzi taka główna żyła, tam, no tam są, no to tak wygląda, jakby to były żylaki, ale to są właśnie też takie, jakieś takie, nie wiem, mikrochipy, no i w tym odbycie, moim odbycie, który no też się po prostu, no, no te uchyłki to są jakieś jakby takie miejsca, gdzie albo było coś zainstalowane, albo zrobiono miejsce na to, żeby zainstalować. Mhm. Wszystkiego możesz dotknąć. Najpierw zacznij od tych chipów przy jajnikach i powiedz mi, do czego one służą lub służyły. No, no, no też, żebym miała kłopoty jakby z tą stroną taką kobiecą, żeby mnie no, bolało, żebym miała stany zapalne. Okej. Już jesteś tego świadoma. A teraz dotknij delikatnie swoimi energetycznymi rękami te miejsca, gdzie są uchyłki w twoim fizycznym ciele i powiedz mi, co wyczuwasz tam. Pod swoimi energetycznymi palcami. Co tam takiego jest? Nie wiem, czy to są jakby... Jezu, to jest po prostu coś strasznego. To są jakby... jakieś, nie wiem, zarodki umieszczone? No ale to jest... Dobrze, dobrze, zarodki. Oczywiście. Powiedz mi, zarodki czego? No nie wiem, jakiś istot. Dobrze, więc dotykając tych zarodków teraz, co są jeszcze larwy, zarodki, odtwórz ich dojrzałą formę i powiedz mi, zarodki czego tam nosisz? To są jakieś hybrydy, jakieś eksperymenty. Hybrydy czego z czym? Jakich gatunków? Nie wiem. Wiesz. Bardzo dobrze człowieka wiesz. Człowieka ze smokiem. Okej. To są jakieś takie... Ile masz takich zarodków? Sztuki genetyczne. Pierwsza cyfra lub liczba. Ile ich jest w tobie? Pięć. Pięć. Mhm. Od jak dawna je nosisz, Ewo? Pierwsza informacja. Od 10 lat. Od 10 lat. Cofamy się 10 lat temu. Jak zostały ci zainstalowane? Ewo, idziemy tam. Powiedz mi, co widzisz. Co się wydarzyło 10 lat temu? No nie, to się, przeprowadziłam się tutaj do tego mieszkania. Dobrze. Opisz mi wszystko. Przeprowadzasz się do mieszkania, co się dzieje? I jak ci instalują? Nie wiem, wykorzystują to, że jestem przemęczona. Jest to związane z przeprowadzką. Jestem zestresowana, bo jest kredyt, bo są kłopoty finansowe. Rodzice chorują, także to się... Po prostu no, no gdzieś wykorzystują namnożyło się. Ten moment no, różnych sytuacji. I jak go wykorzystują? Co robią? No gdzieś mi to instalują, nie wiem, w nocy. W nocy. Jak to robią? Kto przychodzi? Kto to robi? No ten smok. Aha. I co robi? Tak. Jak to instaluje? Tak. Opisz mi. Nie wiem, to jest, no nie wiem, ale czy to podczas aktu seksualnego, nie mam pojęcia. Mhm. Więc ty fizycznie mogłaś mieć jakieś intymne... gdzieś to... Fizycznie byłaś z mężem, tak? Tak. Uprawialiście seks. Okej. Okay. Co on zrobił? Ten smok. No po prostu w jakiś sposób to chyba podczas tego aktu zainstalował. Mhm. Zainstalował podczas aktu. Dlaczego potrzebował do tego aktu seksualnego?
No nie wiem, żebym się nie zorientowała. Żebyś się nie zorientowała. Okej. Okej. Co się zaczyna z tobą dziać od momentu instalacji? Zobacz, co się zmienia w tobie, w twoim życiu i tak dalej. No zaczynają się różnego rodzaju no właśnie choroby, to wtedy ból piersi, wtedy zaczynają mnie boleć stawy w nadgarstkach, później stawy w łokciach, no i no naprawdę później jakieś no niedorzeczne takie sytuacje absurdalne jakby na zewnątrz, z innymi ludźmi niewytłumaczalne. I wszystko to przyczyna zaimplantowania tych zarodków? Chyba tak. Tak. Okej. Okej. Pięć zarodków. Jak długo miały być w tobie? Nie wiem. Dopóki chyba, no, nie wiem, 10 lat albo jak długo się dało. Ale w ogóle to miałam taką ostatnią taką sytuację dziwną, tak mocno spałam, miałam sen we śnie, że się, no powiem to, po prostu no w łóżku się zasikałam. No. I ja się obudziłam, bo czułam, że mi się chce sikać. Wstałam, no i naprawdę było tak dużo moczu. Pierwsza myśl, która mi się pojawiła, to, że mi coś odinstalowali. Ja zobacz, co się wtedy stało tamtej nocy. Zobacz, zobacz sobie, co zostało zrobione, że tak bardzo chciało ci się siku wtedy. Tak, to coś zostało za jakby próba tego, nie wiem, zabrania. Aha, i dlaczego się nie udało? Tego. Dlaczego nie wyciągnęli? Nie wiem, dlatego, że się obudziłam. Aha, okej. Okay. A dlaczego twoje ciało wyprodukowało wtedy tak dużo moczu? No, ono chciało to chyba wydalić. A, bo tak. Chciało to wydalić. Okej, okay, dobra. To już wiesz. Dobrze. Ewo, okej. Okay. To teraz pójdziemy gdzie indziej. Widziałaś te wszystkie implanty, to wszystko, co ci zaimplantowano w piersiach, w ten kamień, to wszystko. Pójdziemy do momentu, kiedy po raz pierwszy ci to implantują. Idziemy tam. Gdzie jesteśmy? Gdzie zaimplantowano ci to wszystko? Ten kamień, to coś w piersi, w gardle. No leży na jakiejś sali. Możesz patrzeć z góry albo z boku. Jesteś reporterem swoim własnym. Tak. No to wygląda na taką salę operacyjną. Światło, sala jest jakaś taka zielono-niebieska. Są, nie wiem, czy to są ludzie, czy to kto to jest, no w każdym no razie. Zobacz. Przejrzyj ich. Masz takie to oko mentalne. To nie są ludzie. Kto to ja jest? Mam mieć wrażenie, że to są. Że to są ludzie, ale to nie są ludzie. To są dwunożni, ale to jest jakiś smok, jakaś taka. Nie wiem, właśnie taka modliszkowata istota. No i. Ja po prostu leżę na tym łóżku, jestem znieczulona, jakby sparaliżowana. Nie wiem, czy jestem nieżywa, czy żywa. Kiedy leżysz na tym łóżku i zaraz będziesz to wiedzieć, kiedy zadam ci pytanie, od razu będziesz znała odpowiedź. Masz gdzieś ciało fizyczne, czy jesteś bezcielesną istotą wtedy? Jestem przygotowywana do tego, żeby... Żeby się wcielić. Okej, okay. Dobra, czyli jeszcze nie masz ciała fizycznego. To teraz zobacz tę salę operacyjną i powiedz mi, gdzie ona się znajduje. Już wiesz, już ją widzisz z perspektywy. Gdzie jest ta sala operacyjna, Ewo? Gdzie się znajdujesz? To nie jest na Ziemi. A gdzie jest, Ewo? Gdzie to jest? To gdzieś jest w kosmosie. Daleko od Ziemi czy blisko? Nie wiem, pierwsze co mi się pojawiło, Księżyc. Dobrze, Księżyc. Jesteś na jakiejś bazie w Księżycu. W Księżycu. Okej, okay, dobrze. I tam jesteś przygotowywana do wcielenia. To będzie twoje pierwsze wcielenie na Ziemi? Czy już byłaś na Ziemi? Już się wcielałaś? Znasz odpowiedź. Byłam, ale tamte było nieudane. Nie osiągnęli tego, co chcieli.
Aha, Tutaj więc jakby teraz cię przygotowują. usprawniają, modyfikują, Dobrze, tak. to zobacz, kochana, co ci robią tam na tej sali. Dokładnie zobacz, co wtedy robią. Rozcinają mnie. Gdzie cię rozcinają? Wzdłuż. Zastanawiają się, czy głowę też tutaj, czy... Ale zaczynają właśnie od jakby od gardła. I zobacz, Do co końca, robią. do końca tułowia. I no, też mam tak jakby przycięte. Przyglądają się, co tam jest i co mogą z tym zrobić, jak mogą to zmodyfikować. I jak cię modyfikują, Ewo? Co ci takiego robią, żebyś przyszła na ziemię na ich warunkach, żebyś spełniała ich roszczenia? Słucham. No więc ja jestem ja czymś dla nich cennym, więc no jest to jakiś taki misterny plan, sieć. A ty już go rozgryzłaś, ten misterny plan. Tak, Powiedz, o co tak. chodzi w tym planie. Bo ma być też takim królikiem jakby doświadczalnym, ile można znieść, jak można się przeze mnie połączyć jakby z innymi, jak mogę, jaki ja jako istota ludzka mogę mieć wpływ na innych. Mam być takim jakby transmiterem, czyli też miałabym ściągać jakby dla nich no energię. I teraz mi przychodzi szkoła, w której uczę, że no jakby no będąc no wśród no dzieci, ja miałabym wytwarzać w nich właśnie tego nie wiem, albo ściągać z nich, albo wytwarzać w nich też jakąś złą energię, bo widzę jakby te dzieci no też takimi siatkami są połączone z nimi. Okej. I Dobrze. że to chyba nie, no, nie jest Uświadomiłaś to sobie. przypadek i teraz nie jest przypadek, że ja nie mogłam znaleźć pracy, bo po prostu musiałam znaleźć no tam, gdzie jest jakby to odpowiednie miejsce. Ewo, brawo. Widzisz, jak No. sobie wszystko uświadamiasz? No. Brawo. Wielkie brawa dla ciebie za to. Teraz już rozumiesz, jak to działa. Zobacz tylko, co się dzieje, kiedy kończą te operacje w tej bazie na Księżycu. Zaimplantowali to, co mieli zaimplantować. I co robią? Co się z tobą dzieje? No nie wiem, no taka jest sugestia, że ja mogę sobie wybrać jakby miejsce i ciało i Możesz pójść wybrać tam, spośród gdzie chcę, wskazanych przez ale nich. chyba tak, chyba tak. Ale to jest tylko też kamuflaż, bo tak naprawdę to już zostało ustalone, ale I a co chodziło o zostało to, żebyś ustalone, Ewo? nie zorientowała, czyli no, że mam być właśnie tu i teraz, tak? I po tej Czyli z operacji. góry było zostało ustalone, jakie to jest, żebym myślała, że to jest karma, że to jest przeznaczenie, Że sama że tak ma zadecydowałaś. być, tak, że sama zadecydowałam, tak. I po tej No, a tak operacji, naprawdę twoim to... wcieleniem będzie wcielenie Ewy czy jakieś inne? Tak, to ja. Chyba Więc tak. zobacz wszystkie warunki, na jakich przyszłaś do tego wcielenia. Masz dostęp do całej tej bazy. No jakoś nie. No nie ma warunków. Niby nie, no Poszukaj jakbym gwiazdek, poszukaj tych ukrytych.
warunków. Tak jak powiedziałaś, to był kamuflaż, że ty wybierasz, a co zostało zadecydowane? Jak zostałaś zaprogramowana na to życie? Pojawia mi się taki jakby taki zwój, arkusz, taki stary, okopcony, jakiś kontrakt. Kiedy go podpisałaś, Ewo? Pokaż mi tę sytuację. Kiedy go podpisałaś? Widzę taki, no właśnie teraz pojawia mi się takie piękne, szeleszczące drzewo, jakieś takie miejsce wyciszenia? Nie, to jest jakaś, to jest, no nie jest to ziemskie miejsce. Nie ja jest tam ziemskie. Jestem jakbym jakimś takim była motylem, jakąś taką, nie wiem, taką fruwającą jakąś istotą. Mm-hmm. I co tam się dzieje pod tym drzewem? No i tak jakbym chciała, nie wiem, lecieć, oderwać się od tego drzewa, bo tam jest nas dużo, tych jakby takich... Motyli, nie wiem, tak to nazwijmy. Motyli rajskich, nie, to tak to teraz widzę, to taki jakby... Takie rajskie ptaki, takie bardzo kolorowe rajskie z takimi, nie wiem, głowami ludzkimi, no takie istoty, które mogą być, zmieniać się w ptaki, w ludzi, mogą przybierać różne kształty. Okej. Okay. Ale to drzewo jest jakimś takim centrum ich życia. Do kogo należy to drzewo? To drzewo należy do nich i ono jest... To jest jakaś taka wspólnota, ale aha, no tak okej. Jakbym ja chciała polecieć, poznać coś innego. No i wtedy właśnie pojawiają się oczy smoka. I skąd się pojawiają? Skąd on przychodzi? Jakoś tak z zewnątrz, jakby to on po prostu jakby to nas obserwował. Dobra. I posłuchaj konwersacji między sobą a nim. No, że jestem piękna, eteryczna i on mi da możliwość poznania tych innych obszarów i terenów. A jak go tam widzisz wtedy, kiedy jesteś tym rajskim ptakiem? Jak go widzisz wtedy? W kształcie takiego jakiegoś kwiata? Aha, okej. Okay. No. Okej, okay, czyli kamufluje się. Tak, taki kwiat, jak rozgwiazda. Aha. No. I dlaczego pod tą formą? Odczytaj, dlaczego nie pojawił się pod swoją oryginalną formą, tylko właśnie przyjął taki kamuflaż takiego kwiatu? Żeby też być przyjazny i żeby pokazać, że istnieją też inne formy życia. Okej. Okay. I to cię przekonało? Przyjęłaś jego warunki, że ktoś ci pokaże, że ktoś będzie twoim przewodnikiem? No tak, bo nie znałam jakby zła. Nie znałam Jasne. Zła. Jesteś istotą, która nie doświadczała cierpienia. Okej. Okay. I co się dzieje, kiedy zgadzasz się na tę propozycję? No i to wtedy już jestem w ich rękach. Aha, i wtedy już jest kontrakt podpisany? Tak. Dobrze, bardzo dobrze. Ewo, wspaniale. I teraz mi się pojawia liczba 100. Co znaczy 100? Odkoduj mi tę liczbę. To jest 100 wcieleń. 100 wcieleń. Że te moje cierpienia są no, od wielu, wielu jakby wcieleń. No, bardzo, bardzo długo są. Ewo, nawet jakby to było jedno wcielenie, to jest o jedno za dużo. Za dużo. Okej? Okay? Wracamy do teraźniejszości, kochana. Wiesz już wszystko. Chcę, żebyś sobie przypomniała siebie, że jesteś istotą, która potrafi istnieć bez cierpienia. Kiedy nie ma przewodników, kiedy żyje po swojemu. Przypomnij sobie to. To jest tylko kwestia przypomnienia.
Kiedy sama wybierasz, kiedy sama decydujesz, nie cierpisz. Powiedz mi, czy chcesz sobie przywrócić swoją autentyczność, swoją moc, swoją autonomię? Tak. Brawo! I w związku z tym, że podjęłaś już tę decyzję i że wybierasz siebie, zawołaj wszystkie byty, które ingerują w ciebie, które korzystają z twojej energii, przed siebie w jednym rzędzie 4-5 metrów przed tobą. Wszyscy, już Ewo, już tam stoją. Ilu ich jest? Już stoją. Oj. Chyba 7 albo... Dobra. 3, 4, 5 i tam gdzieś daleko, gdzieś jakiś tam dwóch się chowa. Nie, wszyscy mają stać w jednym rzędzie przed tobą. Nikt się nie ma prawa przed tobą chować. Już. To te dwa gargulce. Dlaczego się chowają? Od początku się chowają, wyszły z ciebie. Powiedz mi, jaka jest ich funkcja. Odkoduj od razu. Kim są i co ci robiły? One są piątkami tylko, które miały przygotować bazę, jakby grunt do dalszego działania. No. Okej, okay. Ale masz mieć wszystkich na widelcu. Wszystkich. No, miał je obserwować. Okej. Okay. No. Okej. Okay. Co ci robiło w życiu to ich obserwowanie? Ta inwigilacja? Jak się czułaś, będąc tak inwigilowaną przez nich? Przełóż ich obecność na życie fizyczne. Tak, jakby tak starałam się nie popełniać jakby błędów. Wszystko, co chciałam zrobić, analizowałam tak, żeby to było po prostu pod moją kontrolą, bo żeby ktoś inny jakby nie wykorzystał tego przeciwko mnie, czyli cały czas no taka samokontrolująca się. Więc napięcie to podawało. Wszystko tak, muszę sprawdzić, nie tak, mogę wyluzować. Tak. Okej. Okay. Dobra, jest szef? No, ten smok. Okej, okay, Ewo. To teraz ten kontrakt, który miał on, jest już w twoich rękach. Ty masz kontrakt. Masz go? Tak. Co chcesz z nim zrobić? No, na jego oczach zniszczyć, pogrzeć, spalić. Zrób to. Po prostu to zrób, ale zrób to dla siebie. Dla siebie. Zniszcz kontrakt w taki sposób, w jaki masz ochotę. Już. No już, spalony dymek uleciał. Okej, nie ma żadnego kontraktu już. Nie ma żadnego kontraktu. Okej, a teraz ich zmrozimy. Jak skały będą, jak bryły lodu. Już. I nie będą nam przeszkadzać. Nic nam nie przeszkadza, wszystkich masz na oku. Wszyscy są przed tobą. A teraz zobacz, gdzie jest twój tata. Gdzie jest twój tata, Ewo? No, on jest uwięziony przez tego smoka. Jak to na ciebie wpływa? Powiedz mi, czy tata jakoś wpływa na ciebie? Czy jest jakoś z tobą podpięty? Nie wiem, nie widzę tego. Sprawdź swoje otoczenie fizyczne. Czy zostawił jakąś energię tutaj na ziemi? Czy jest w jakikolwiek sposób jeszcze obecny? Nie, wydaje mi się, że odszedł. Dobrze. Dobrze. Tak. Z tatą jeszcze pogadasz. Okej. Okay. Możesz mu już przesłać część informacji, później resztę. Okej. Okay, skup się teraz na sobie. Wiemy już, dlaczego i wspaniale to odkryłaś, dlaczego nie mogłaś zmienić pracy. Ale przyjrzyj się teraz swojemu zdrowiu, swojemu ciału. I powiedz mi, dlaczego twoje ciało wyprodukowało guzka w prawej piersi. To jest ten smok i chodziło o to, że ten guzek miałby jakby psuć relacje między mną a moim mężem, żebym jakby nie reagowała nie dość dostatecznie
nie wchodziła w interakcję z nim, żeby moje uczucia do niego, żeby, no jakby, żeby się uczuciowo jakby odgrodzić, skupić się na bólu, oskarżać go o to, że no on poniekąd jest jakby przyczyną tego bólu, czyli szukać jakby na zewnątrz przyczyny tego, co mi się stało, że to ktoś jest winny, obarczać go, no i w ten sposób psuć relacje Wspaniale. Ewa, zdałaś sobie sprawę. Między nami. Brawo, Ewo. Wielkie brawa. Bo to się zaczęło w 2018 roku, ale w 2012, później no ten ból zniknął, no i teraz, ale teraz już wiedziałam, że to nie jest na pewno, że to jest jakby źródło jest inne. Już no, wiesz. On już, Już ma wiesz. sposób na maksa, prawda? No, już wiedział, że straci zasilanie z mojej strony, więc dlatego to tak zaczęło szybko rosnąć i się powiększać. Fantastycznie, Ewo. Już wszystko wiesz. Bo To tak teraz... naprawdę to ona to mnie nie boli. W takim sensie, żeby mnie bolało. Dobrze. Tylko jest wyczuwalne. I to też jest dziwne. To teraz sprawdź szumy uszne. Co jest przyczyną twoich szumów usznych? No tam są jakieś w głowie, bo mam podaczepiane w różnych miejscach. A właśnie, to ja już wiem, gdzie to mi podłączyli. To też jeszcze było, żeby to wzmocnić. Jak byłam małym dzieckiem, to lekarz mi odkrył, że mam jakieś kłopoty z sercem, jest jeszcze serce. I tam było jakieś szmery w sercu. Ja bardzo, bardzo się bałam w ogóle jako małe dziecko, bo podłączano mi EKG, żeby sprawdzić, jak moje serce pracuje, i ja strasznie wtedy krzyczałam. Ja pamiętam, że. I To ten zobacz tę głowy mi to scenę. pod. Zobacz ją spod Że to. sufitu, z góry. Kiedy jesteś Że. dzieckiem, kiedy boisz się tego badania. Tak. Zobacz, co tam się dzieje. I to, będąc dzieckiem, to na planie fizycznym jakby uaktywniły się te wszystkie, to co oni mi na planie subtelnym podłączyli. To. Tam się uaktywniło. A jak się uaktywniło? Zobacz tę scenę z góry właśnie. Jakbyś patrzyła na siebie z góry? Leżysz na tym badaniu i jak to widzisz energetycznie? Co się wokół ciebie dzieje na planie subtelnym? No, jak jestem tym małym dzieckiem i podłączają mi to EKG i też nie wiem dlaczego do głowy też, te przyssawki, no to wtedy ten smog właśnie włącza te wszystkie programy. Okej, już Nie widzisz. chodziło o to, żeby, no. Już to widzisz. Więc uspokój to malutkie dziecko, którym byłaś podczas tego badania. Już wiem. Już wiem. I zaraz to anuluję. Uspokój małą Ewę. Zaraz wszystko naprawisz. Wspaniale, Ewo. Wspaniale. To teraz zobacz, co jest przyczyną twojej czkawki i zgagi, którą masz od niedawna. No to też ta taka, nie wiem, konsola, taka tuleja w moim tutaj. Ten kamień, przepraszam, to ten kamień? Tak. Okej. Okay. Bo to ma kształt taki obły. Zaraz to jak powyciągamy. Właśnie, no. Zaraz to wyciągniemy. Kosia. Zobacz, co jest przyczyną twoich problemów z budzeniem. Dlaczego nie możesz wstać, wybudzić się? No to te szumy. To jest to podłączenie do mózgu. Okej. Wszystko zaraz usuniemy. Znaczy, ty to zrobisz. Lędźwie, coś jeszcze chcesz dodać? Oprócz tego, co już żeśmy oglądały? No to serce. Tutaj ten właśnie przełyk. Ta przepuklina. Nie, to niby jest przepuklina, ale to nie jest przepuklina. To jest to właśnie wsadzone. No nie, no to te stawy, to widzę, że też są tam, były podłączenia. Okej. No i ten staw, ten biodrowo-lędźwiowy. Okej. Czy chcesz coś dodać do swojej relacji z mężem? Wiesz już, co
wpływało na to, żeby wam się psuły te relacje. No i właśnie, i cały czas mi się też pojawia taka, nie wiem, postać kobiety, która siedzi jakby po turecku i medytuje, ale za nią stoi smok. No i to jest właśnie ta kobieta, która się wtedy mi pojawiła i... W jaki sposób jest z tobą połączona? Nie wiem, oczami. Oczami, w jaki sposób oczami? Oczami. Nie wiem, Zobacz. to jest... To tak jakby ona też takie wysyłała jakieś takie światło takie... Dotknij tego światła i odczytaj. Jak Odczytaj, co laser. jest w tej To jest wiązce. Świat jak laser. Odczytaj ten laser, odkoduj go. Co ci wysyła? Nie wiem, no coś... Że ma nas odgrodzić. Aha. Że ma nas, nie wiem, oddzielić. Okej. Okay. Że ona jakby po prostu nie chce, żebym ja była ze swoim mężem. Żebyśmy byli bliscy. To pójdziemy od razu do tego momentu, kiedy uprawiałaś seks ze swoim mężem i widziałaś ją. Idziemy tam. I powiedz mi, jak ją widzisz wtedy. To też, ale to ten smok. To ten smok, bo to czyli się to nie też ona, tylko trochę... on? Tak, Przyjmuje on jej? wytwarza taki, tak, jej obraz. To tak jak on był z nią połączony. Czyli to tak wygląda, że i ja, i ona jesteśmy jakby... Pod niego podłączone. Od niego podłączone i on po prostu wykorzystując to wysłał taką informację, jej obraz że wykorzystuje. Ja mam jej obraz tak, że mój mąż myśli o niej będąc ze mną. Aha, więc chce ci jej po prostu No. namieszać w głowie, że twój mąż, kiedy jest Tak. z tobą, myśli o niej. Tak jest? Czy No. to jest tylko hologram No i nie, oszustwo? no właśnie nie. To Brawo! stworzył właśnie taki hologram. No. Brawo! No. Dobrze, fantastycznie. Tej kobiecie też wyślij informacje. O tym, co się dzieje, o tym, jak jest wykorzystywana. Tylko przyślij informacje, nic więcej. Nic więcej. Już wysłałam. Dobrze, fantastycznie. Dlaczego wyczuwasz złe intencje w innych ludziach? Zobacz taki moment i powiedz, i co się dzieje na planie subtelnym. Dlaczego myślisz, że ludzie chcą ci zrobić krzywdę? Tobie albo rodzinie twojej? Wiesz co, to się właśnie pojawiło tutaj w tym mieszkaniu, w tym budynku. Słucham. Wcześniej czegoś takiego nie miałam. Ja taka, no, zawsze z dystansem do ludzi podchodziłam, taka byłam bardzo ostrożna, ale no nigdy takiej namacalnej jakby krzywdy nie odczuwałam. Natomiast tu jak zamieszkałam, to tak było, bo to się skończyło no taką bardzo takim mocnym, ostrym konfliktem, no o naprawdę wymyślonym przez jedną z sąsiadek i teraz tak po prostu widzę, że ona, to było bardzo dziwne, bo ona tak działała przeciwko mnie. Ja miałam być, no tak Zobacz powiem ten w konflikt skrócie, energetycznie. kozłem ofiarnym. Dobrze, zobacz ten konflikt Za nią energetycznie. stoi znowu ten smok, który po prostu wszystko wie i on to Okej, wszystko Ewo! ustawił. Żebym ja Okej. produkowała strach, lęk, żebym bała się wyjść w domu, Dobrze. żebym po prostu, no nie wiem, zwariowała, oszalała. Powiem ci tak, jak się od niego odepniesz, to choćbym miał podpięcie pod 1000 osób, które są wokół ciebie, nie będzie miał do ciebie dostępu. Dopóki jest z tobą podpięty, dopóki miał z tobą kontrakt, dopóki należałaś do niego prawnie, wykorzystywał wszystkie możliwe środki i kanały, w tym również ludzi. Zaraz to wszystko zakończysz. To wszystko się zaraz skończy. Okej. Dlaczego nie możesz zrobić prawo jazdy, Ewo?
No jest to jest, nie wiem, to znowu jest jakiś lęk. To znowu jest lęk. Poszukaj w sobie tego lęku. Zobacz, co cię blokuje w tej kwestii. No to smok i konsola w brzuchu. Dlaczego nie chcą, żebyś zrobiła prawo jazdy? Dlaczego jest im to na rękę? Bo chodzi o to, żeby mi utrudniać życie, żebym, no znowu, żebym nie ruszała się, żebym nie była, nie miała kontaktu, tylko żebym miała kontakt jakby z ograniczoną liczbą tych, którzy są pod nich podpięci, tych, których mogą podpięci, wykorzystywać. Tak, żebym, no jakby, żebym nie uciekła po prostu. No, to jest dobra. Na takiej zasadzie, żebym nie uciekła. To ja ci powiem, ty nigdzie nie uciekniesz. Sprawisz, że oni całkowicie odejdą. Całkowicie znikną. Całkowicie przestaną dla ciebie istnieć. Bo poprzez ten kontrakt, poprzez te implanty mieli dostęp do twojej przestrzeni energetycznej. Ewo, czy chcesz z tym skończyć? Tak. Voilà. To już nie działa. Ten system już nie działa, bo ty go właśnie w tym momencie przerwałaś. Nie no, działa tak, żaden tak, implant. Przestały już działać, nic, tak. Wspaniale. Odblokuj te byty. Nic już nie mogą. Ich maszyneria już nie działa. Dosłownie mogą ci co najwyżej naskoczyć. I powiedz mi, jak ich teraz widzisz. No, to tak, bo to tak wyglądało, że ja stworzyłam sobie taki mur przed nimi już o wiele wcześniej, bo czułam, że coś się dzieje, więc chroniąc siebie i stworzyłam taki mur. Teraz ten mur jakby prysnął i to sprawdź jeszcze, co ci no, ten mur jest, robił w życiu. Chroniłaś się przed nimi, ale zamurowując się, co ci robił w życiu? Sprawdź to. Czy jakkolwiek oddziaływał na twoje życie? Nie, on to znaczy pozytywnie oddziaływał. Oni próbowali się dostać przez ten mur. I tam były takie jakby no, nieszczelności. Ten mur mnie chronił i odbijał. Po prostu to była taka złota tarcza, która po prostu wszystko odbijała. I ja dzięki temu mogłam to wszystko znieść. Okej, okay, to podziękuj sobie za to, że no. wymyśliłaś to, ale tak naprawdę nie potrzebujesz ani muru, ani tarczy, bo twoim największym orężem jest twoja świadomość i twoja wola. Kiedy mówisz nie, to tak się dzieje. Tak jak wyłączyłaś ten system teraz. No. Bo ja jakby sobie nie zdawałam sprawy, że no mam w sobie energię. Mi się wydawało, że mi ciągle brakuje energii, brakuje mi takich... No, to zaraz jeszcze dojdziesz do tego, ile masz energii, ale to powolutku. Zaraz ją odkryjesz na nowo. I stąd właśnie pojawił się ten mur i ja tak po prostu, no, czułam się bezpiecznie dzięki temu. No, a czy teraz, kiedy go nie ma, czujesz się... Nie, jest wszystko w porządku. Wspaniale! I o to nam chodzi, Ewo. Jest po prostu żółta ziemia, żółte światło, jest takie, no wszystko taką, jest bardzo jasno. Dobrze, tak, fantastycznie, się... Ewo. To teraz powiedz mi, czy wibrujesz w swoim ciele subtelnym na jakichś częstotliwościach, tak zwanych niskich, czy jest w tobie złość, czy jest w tobie poczucie winy, czy jest w tobie smutek, żal, jakieś rozgoryczenie, lub coś innego. Chcemy to wyciągnąć. Lub być może są jakieś traumy. Na przykład to, jak mówiłaś o sobie podczas tego badania albo podczas operacji jeszcze sprzed wcielenia. Chciałabym, żebyś pozwoliła sobie teraz wypuścić to wszystko. Wyczyścić się tak do białej kartki. Pozwolisz sobie na to? Dasz to sobie? Tak, jak najbardziej. No. W takim razie otwórz przed sobą swój własny portal. To jest twoja cudowna kreacja, którą otwierasz z intencją oczyszczenia się ze złogów emocjonalnych. Paluszkiem możesz otworzyć albo umysłem wykreować. Możesz przyłożyć do tego portalu ręce albo przytulić się cała i pozwolić, żeby ten portal
zabrał z ciebie to wszystko, jak odkurzacz. A kiedy to w siebie wsysa, obraca to w całkowite neutrum. Pozwól sobie. Wszystko z ciebie wychodzi. Wszelkie stare traumy. Czy to z tego życia, czy z innego. Nawet jeśli była setka wcieleń, to właśnie je wszystkie oczyszczasz. I ja policzę to od 1 do 3, tam czas nie istnieje. Więc na 3 ten proces się zakończy. Będziesz czyściutka. 1, 2, 3. Wszystko wyszło. Ewo. Wszystko wyszło. Odetchnij głęboko. Odetchnij głęboko. Tak wyszło. Wspaniale, pogratuluj to sobie. Tak jak w kalejdoskopie, wszystko po prostu tak leciało. Fantastycznie, Ewo. I pogratuluj sobie. Za każdym razem, kiedy zrobisz coś dla siebie wspaniałego, nagroda. Okej. No to teraz możesz zamknąć ten portal. Powiedz mi, co się dzieje z implantami, kiedy wyciągnęłaś z siebie te złogi, te częstotliwości. No to po prostu widzę, zobaczyłam tą konsolę, która się zaczęła jakby wygaszać, czyli baza obumarła. No. Genialnie, Ewa. Baza obumarła, pył kosmiczny, pył ją przykrył. Okej. Jest to wszystko jakby nieaktywne, ale dobrze. To też chciałabym to w ogóle zniszczyć. Za chwilkę, dobra? No. Najpierw zajmijmy się implantami. Rozkaż szefowi, żeby wyciągnął z ciebie wszystko. Zdalnie. Jak magnes, to są jego zabawki i ma je z ciebie wyciągnąć. I to jest twój rozkaz. I on ma go spełnić. Dokładnie ma go spełnić. Ty decydujesz. Na 3 wszystko wyciągnie. 1, 2, 3. Już. Wszystko no, z ciebie wyszło. No, tak jest, bo tak mu rozkazałaś. Okay. Oblepił się cały tym wszystkim. Bardzo dobrze, Ewo. I teraz możesz zniszczyć implanty, bazę, cokolwiek. Ale zanim to zrobimy, sprawdź, czy wszystkie zarodki z ciebie wyszły. Ma wyjść z ciebie absolutnie wszystko. Jesteś czysta? Nie jestem pewna. Bo tak jak patrzę na siebie energetycznie, to jeszcze ta lewa strona taka jest cała taka... Taka ciemna. Nie wiem, więc wyciągamy to wszystko. To, nie co wiem, jest ciemne? Po prostu, na 3, dobra? To, co ciemne, wyjdzie z ciebie. Na 3. 1, 2, 3. No to po prostu ściągnęłam taką jakby, nie wiem, jakby taki nurka skafander pałowa była. Fantastycznie. Jak się czujesz? O Jezu, po prostu jakbym, nie wiem... No, po prostu coś ciężkiego z siebie ściągnęłam. Genialnie, Ewo. No. Genialnie. To teraz rozruszaj swoje barki, ramiona, ręce. Tak, no, pulsować, żyć. Wszystko w tobie żyje. I teraz, żebyśmy sobie sprawdziły przepływ, pozwól energią krążyć, tak jakby krążyła krew, tak jakby krążyło powietrze w tobie. I zobacz, czy nie ma żadnych blokad dla twojej energii. Spokojnie, wszystko zaczyna krążyć. Przywracasz sobie krążenie swojej energii. Sprawdź, czy w głowie wszystko krąży, tak jak należy. W szyi. No cały czas mnie ta głowa boli, no po prostu strasznie mnie boli. No to znajdź teraz, czy jest jeszcze przyczyna bólu głowy. To coś jest na oku. No dobra, co jest na oku? Coś jakby też taka taka narośl, taka jakby, nie wiem, coś włóknistego. Dobrze, włóż swoją energetyczną rękę i wyciągnij tę narośl.
Masz już to w ręce? Magii. Co to No jest? tak, no taki mały chip, no Aha, coś do jest. czego służył? Do czego służył, Ewo? Do widzenia, do tego, żebym widziała tylko coś, co mi będą wskazywać. Okej, okay, genialnie. No. Ewo, policzę jeszcze raz od 1 do 3 i zrobisz się czyściutka. Nie będzie w tobie żadnego implantu, bo taka jest twoja wola. Raz, dwa i trzy. Jest czysto, Ewo. Poddychaj głęboko. Twoja wola staje się twoją rzeczywistością. Jeśli chcesz być czysta, będziesz czysta. Jesteś czysta. A teraz nie będziemy już tracić więcej czasu, Ewo. Gotowa do tego, żeby się ich pozbyć? Raz na Tak, jak zawsze? najbardziej. W takim razie na całej linii czasowej. Na całej, łącznie z tym brańskim ptakiem, którym byłaś. Wszystko w tym momencie zostanie anulowane. Wszelkie pakty, kontrakty, przyzwolenia, wszelkie eksperymenty, wszelkie implantowania, wszelkie programowania cię na życie czyszczą się. I wszystko się zmienia na całej twojej linii czasowej. Jesteś wolną istotą. Jesteś wolna, Ewo. Całkowicie wolna. Autonomiczna. A oni całkowicie zniknęli z twojej przestrzeni i nie mają do ciebie dostępu. Jesteś wolną, świadomą istotą. Oddychaj głęboko, tak żeby twoje ciało fizyczne również o tym się dowiedziało. Nie ma już w tobie nic. Jesteś czysta. Czysta jak łza. Krąży w tobie twoja cudowna energia. 100% twojej energii. Masz wszystko. I wszystko masz dla siebie. Powiedz mi, jak się czujesz? No tak inaczej, Okej, ale się super. cieszę, no tak po prostu śmiech mi się tchnie, Dobrze, śmiej się. że wikać mi się bardzo chce tą wikację, ale chyba wytrzymam jeszcze. Dobra, zaraz, bo No. to jest fajne, jak się wyczyścisz, ale ponieważ zostało nam już naprawdę niewiele, to No. zostań przy mnie. Zawołaj swoich bliskich, zawołaj tatę, zawołaj Moje... męża, zawołaj dzieci, zawołaj zwierzęta, zawołaj wszystkich, których chcesz. Możesz nawet swoich uczniów zawołać. I podziel się tym z nimi. Możesz zawołać sąsiadkę, słuchaj. Chyba tak, znaczy, no. I przekaż jej informacje. Wszystkim przekaż informacje. Poproś wszystkich, którzy nie są twoimi bliskimi, aby otworzyli sobie swoje cudowne portale i żeby odeszli. Zostajesz tylko z bliskimi. Odeszli? Pozostali? Tak. Fantastycznie. Ok. Mają wszystkie informacje, mają wszystko w sobie, Ewo. Mogą podjąć odpowiednie decyzje. To teraz skup się na swoich bliskich. Skup się na tym, żeby zrozumieli, co się wydarzyło, przez co przeszłaś. Prześlij im dokładnie wszystkie informacje z tej sesji. I prześlij im to, jak łatwo, po tym jak zrozumiałaś, co się z tobą dzieje, z jaką łatwością przyszło ci się odpiąć i przywrócić sobie wolność. I oni mogą zrobić to samo. To samo. Powiedz mi, jak widzisz swoich bliskich w ich naturze, w ich autentyczności? Kim są twoi bliscy? Może też byli takimi rajskimi ptakami, a może byli kimś zupełnie innym. Zobacz ich. Widzę moją mamę z moim ojcem. Dobrze.
moją córkę z moim mężem. No Nie. i tu jest moje zwierzęta, nie, bo to Cudownie. ja jak się mocno czymś nawet no, pozytywnie, to po prostu wzruszam, a jeżeli się mocno wzruszam, Dobrze. to wtedy pojawia się płacz, ale on jest taki, Dobrze. taki pozytywny. To znaczy, że masz wielkie serce. To znaczy, że jesteś wrażliwą istotą, a to znaczy, że jesteś człowiekiem. I to jest nasze piękno, że potrafimy współodczuwać. No i moje, no nasze, moje zwierzęta no po prostu siedzą i patrzą na mnie. Cudownie. Więc powiedz im, że u pani jest wszystko no dobrze. A zwłaszcza, jedna kotka. Ona po prostu, no jakby nie do końca jest kotem, jest kimś więcej, ale O to mi no tak chodziło, jakby żebyś zobaczyła, jakimi pięknymi istotami są ci, którzy cię otaczają. Że są znacznie czymś więcej niż to, co widzimy na planie fizycznym. Bo to są, zresztą zawsze traktowaliśmy te nasze zwierzęta jak członków naszej Rodziny, rodziny, także oczywiście. one są bardzo kochane przez nas i one wiedzą o tym. I wiedzą o tym. A teraz niech się dowiedzą o tym, że z tobą jest wszystko w porządku. Niech się zainspirują. Niech przywrócą sobie swoje przepływy energetyczne, swoje zdrowie. Wszyscy mogą to zrobić. Inspirując się tobą. Okej, Ewo. To teraz, żebyśmy zamknęły tę sesję, pozwól proszę każdemu, żeby otworzył sobie swój cudowny portal. Każdy może sobie otworzyć swoje spa, swoją wymarzoną krainę i wrócić. Jesteście w kontakcie. Wszyscy. Nawet jak widzisz, z tatą jesteś w kontakcie, chociaż fizycznie go już nie ma. Pozwól im wrócić do swoich przestrzeni i powiedz mi, jak siebie widzisz na swoje, w swoim życiu, na tych warunkach, na swoich warunkach. Jeszcze, no jeszcze mi pomachali. Dobrze, bardzo dobrze. Jesteście w kontakcie. To nie jest rozstanie, to tylko jest nam potrzebne do zakończenia sesji, żeby po prostu wrócili do siebie. Jak siebie widzisz na tych warunkach w swoim życiu, Ewo? No widzę po prostu taką jasność, jakby taki wybuch. Pojawił się wybuch i po prostu ten wybuch, tą ciemną materię, która jakby próbowała mnie zdominować, zniszczył. No i pojawia się światło i tak no, czuję, widzę no, moją rodzinę, mojego męża, moją córkę i jakąś taką no, spokojną, niczym niezmąconą, jasną przestrzeń, która Wspaniale. Mam, no, ona jest taka symboliczna, czyli że po prostu ta przyszłość będzie spokojna, no i taka szczęśliwa, Cudownie. radosna. A teraz skup się na swoim ciele fizycznym. Pełna miłości. I powiedz mi, jak widzisz swoje ciało fizyczne na tych warunkach, kiedy jesteś czystą istotą, zaopatrzoną w cały swój potencjał energetyczny. No moje, no, no tak, no czuję zmiany, bo takie ciarki aż przechodzą Wspaniale. Przez ręce. Nogi są jeszcze takie, stopy są zimne, no ale... to rozgrzeje swoją energię. Wpuść tam swoją energię. Niech ale to cyrkuluje. Raczej z wrażenia. A dobra, okej. Okej. No ale tak, ja wiem. No czuję, że jakbym taka się większa zrobiła, urosła. Wspaniale. No. Wspaniale. Także tak. Brawo. To coś ciężkiego, co jakby tutaj mnie dusiło,
Odeszło. taką lekkość czuję, tak. Genialnie. Ewo, jeszcze raz sobie pogratuluj. I przede wszystkim uświadom sobie, zapisz to sobie, zakoduj. Ja mogę. Ja potrafię. Ja wiem, co jest dla Właśnie, mnie wiem, najlepsze. tak, wiem, potrafię, tak, Tak. umiem. I przede Zresztą ja tak wszystkim. miałam, bardzo, bardzo często mi się pojawiało, że coś zaczynam robić i ja to umiałam. Ja nie wiedziałam, skąd ja to mam, ale ja to po prostu z dużą łatwością mi przychodziło. To i dlatego właśnie tak się dziwiłam, że no, z tym prawem jazdy, że chciałam zrobić O, mecz to i jest dobry no. pomysł. Zobacz siebie na tych warunkach. Czy masz prawo jazdy? No mam, jeżdżę No widzisz. samochodem, wrzucam biegi, No to już jadę, wszystko wiesz. Kochana, ty już wszystko wiesz. śpiewam piosenki, jadę kabrioletem. No widzisz. Jadę, rozwiewam mi włosy, no, muzyka na full i śpiewam Wszystko wiesz. piosenki. No. Dobrze. Wracamy, Ewo. W takim razie rozłącz się ze wszystkim i ze wszystkim, po to, żeby zostać przy sobie, dla siebie, u siebie. Pozwól odczuć sobie cały swój potencjał energetyczny. Pozwól wszystkim swoim energiom mentalnej, intelektualnej, emocjonalnej, tej seksualnej, kreatywnej, witalnej, żeby wszystko w tobie cyrkulowało swobodnie, naturalnie. To jest twój rytm. I pozwól na to. Pozwól sobie odczuć to. I czujesz się ze sobą fenomenalnie. Na jeden podnosisz sobie swoje częstotliwości. Czujesz swoją wewnętrzną, nieskończoną radość, że jesteś sobą. Swoje szczęście, miłość, jaką masz dla siebie, dla życia, dla innych, ale też opiekuńczość, szacunek, jaki masz dla siebie i innych. Czujesz też swoją nieskończoną moc, kreatywność i efektywność. I czujesz się wspaniale. I na dwa to cudowne uczucie, oto ja, przenika każdą komórkę twojego ciała fizycznego. I twoja własna energia, twoja własna czułość i opiekuńczość uzdrawia całe twoje ciało. Wszystko się rewitalizuje, regeneruje, odżywia. I czujesz swoją moc na planie fizycznym również. I czujesz, jak twoje ciało radośnie robi się lekkie, coraz lżejsze. Masz wrażenie, jakbyś fruwała. I z takim powerem, z taką mocą wracasz do swojej rzeczywistości fizycznej, żeby ją tworzyć. Na trzy możesz otworzyć oczy. Powiedz mi tylko, jak się czujesz, Ewo. Leż sobie, leż. Tylko powiedz, jak się czujesz. No to dobrze. No to tak, no bardzo dużo się działo. Bardzo dużo. Byłaś Do jak wspaniała. no,